Dzień dobry w kolejnym vlogu. Dzień dobry, dzień dobry. Piękna pogoda, słoneczko. Się przebija za chmurki, ale wychodzi i jest naprawdę ładnie. Więc zapowiada się przyjemny dzionek, mimo to, że już jest 11. 11, a jadę do sklepu. W ogóle totalnie nieogarnięta. Totalnie. Sobota dzisiaj u nas jest, 2 dni nic nie nagrywałam. Tak dziwnie teraz po tych 2 dniach. Ale zacznę coś nagrywać, bo nie będę miała na jutro vloga. My jedziemy, słuchajcie, do sklepu podstawowe rzeczy kupić, typu chleb, jakąś wędlinkę, bo żeby na poniedziałek do szkoły też coś było. Bo tak. Jeszcze jutro mam gości w niedzielę, to więc muszę coś kupić na obiad. Nie mam zielonego pojęcia, co ja na obiad jutro zrobię. Po prostu nie wiem. I tak. I jestem po tym weekendzie długim. W sensie wczoraj w piątek to tak na luzie było, ale środa, czwartek taki zalatany był, wiadomo, nic nie nagrywałam. Ale miałam w zapasie te vlogi, więc wy mieliście co oglądać. Całe szczęście, no, żeby się tak złożyło. Laura już siedzi w samochodzie, czekam na Pawła, bo jedzie z nami i co. I tyle, i zrobię jakieś ciasto, obiad na jutro, zupy nie mam pojęcia, może rosół. Bo to dla dzieciaków będzie najlepsze. Nie wiem, zobaczymy. Coś tam wymyślę w sklepie. Dobra, my jedziemy. Wiecie co? Strach chodzić po sklepach. Ja nie wiem, co to będzie, jak przyjdzie grudzień i będzie trzeba robić świąteczne zakupy. Chyba świąteczne zakupy zacząć trzeba robić już. Już. Wszystko, co w promocji i zbierać, segregować. Ponieważ ja kupiłam taką siatkę w Lewiatanie i tu jeszcze na blacie mam parę rzeczy. I słuchajcie, wydałam 200 zł na to i to jest na jeden dzień na obiad, można powiedzieć. Przecież to, i to jeszcze jest, wiecie, jakbym chciała kupić dużo rzeczy więcej, których na przykład w domu nie mam. To jest jakaś masakra po prostu. Weź teraz tutaj, zrób święta, weź teraz tutaj, zaproś gości. No ja nie wiem, co, nie wiem. Czas kupować czas. No ja i tak kupuję dużo rzeczy w promocjach, jak gdzieś tam jestem w Biedronce czy coś nieraz, ale wiecie co, ale już tak na święta gromadzić po prostu, bo jak bym chciała zrobić święta dla rodziny i zaprosić rodzinę, no to byłoby 20 osób na przykład, takiej najbliższej, ode mnie od strony i od Pawła strony, tam mama, siostra z rodziną, no i u mnie wszyscy, no to byłoby tak 20 osób. Kujawski kupiłam olej. W Lewiatanie taka cena jak i w Biedronce. Bułkę tartą, bo też już nie miałam. Słucham? Podawać. Tak, makaron taki wzięłam do rosołu, ale nie wiem, czy będę robiła rosół. Jak Paweł mi kurę ciachnie, to będzie jutro rosół. Jak nie ciachnie, to nie będzie. Będzie samo drugie. A teraz weźcie, kupcie jeszcze mięso na rosół. Jeszcze to, tamto. Chleb taki wieloziarnisty wzięłam. Laura tutaj sobie wzięła takie... co to jest? Orzeszki jakieś takie w karmeluchu. Nie wiem w czym. 2 zupki chińskie. Może zrobimy sałatkę chińską. Zobaczymy jak tam. Zobaczymy. Wzięłam w razie co. Kilogram mięsa milonego z łopatki. Na 20 zł na milone. Ale to z łopatki z tego kawałka mi pani w Lewiatanie zmieliła bez żadnego problemu. Co ty? Aha, 2 piersi z kurczaka. Takie coś sobie wziąłam. To było chyba najdroższe z tych wszystkich. Za chwilkę. Bo to, jeżeli dobrze pamiętam, to kosztowało... Nie wiem. Kabanosy. Ser. Zielony. 18 zł. O ludzie. 18 zł, taki zielony w ziołach ser, żółty w ziołach. Ja myślałam, że to kosztuje 12 zł, bo tak tam cena pisała. Cena pisała, tak były ceny, ale te ceny tam taki w ogóle sajgą w tych cenach dzisiaj. Więc dobra, no trudno. 0,5 kg sera morskiego jeszcze wzięliśmy. 2 paczki kabanos, 2 paczki parówek. Lizaczka. Tu wzięłam marchewki, nie wiem, i tam wzięłam chyba 8 sztuk, bo to też dla królików. Włoszczyznę jeszcze wzięłam. Tutaj 8 kajzerek, tych takich z Lewiatanu, są bardzo, bardzo dobre. Od razu sobie tu schowam. O kurczę,
Wszystko mam już posprzątane, wszystko mam wyniesione. A latają mi te muszki, owocówki takie, te małe. Ja już nie wiem, gdzie to się gromadzi. Do tych hot dogów Laura takie bułki sobie wzięła. Ostatnio też wzięła, ale jakieś były takie niedobre. Co jeszcze? Co nie pokazywałaś mi, tak? Tu wzięłam kabanosów. No, takich 8 laseczek, jak to się mówi? 8 laseczek. Ogórków wzięłam, bo Laura chciała mizerię. Dwie paczki, dwie rzodkiewki. Dwa pęczka rzodkiewki. Zielone pójdzie dla królików. Też tam na kanapeczki Laura sobie zażyczyła. Polecam deser. Dobry. Mhm. I siano dla królików. W chemicznym tam u nas, w tym wielobranżowym. Ja to wydałam 200 zł. No przecież to nic, tylko się... No i to będzie na jeden obiad. No jakaś masakra. Teraz tak. Ja mam pomidory porobione w słoiki, mam sałatki porobione, więc jak będę chciała, wiecie, sałatkę to mam, to tylko wyjąć. A jakby teraz tak właśnie jeszcze sałatkę, coś na sałatkę kupić, zrobić, mięso kupić na rosół. No, dobrze, że mamy te kury, to się najwyżej ciachnie i tyle, ale no jakaś, ja nie wiem, masakra. Masakra po prostu, tego jestem ciekawa, czy to jest dobre. Spróbuję. Spróbuję, bo... Sera. Bo ja lubię takie wynalazki. Jeszcze był paprykowy, ale... O Jezu, to otworzyć. Ale ten z ziołami mnie tak... Zaciekawił. To jest, Laura, ser żółty jest, wiesz? Może ty lubisz, to może sobie spróbujesz. Nie. Nie? Ale ten. O, kulam sobie. Jakbym ser żółty posypała ziołami. Wiecie. Ziołami. No. Żadna rewelacja. A 20 zł za to prawie zapłaciłam. No ale cóż. Bo szczerze wam powiem, to myślałam, że to jest taki serek topiony w środku z jakimiś ziołami. Trochę się nacięłam. A tu jest napisane z tyłu ser żółty. Tak to jest, jak się jest w sklepie na biegu. Tata indyki wypuścił, nie? Kodzisko moje, kogany moje. Dobra. Idę to schować i biorę się za obiad. Co ja dzisiaj zrobię na obiad? Dzisiaj jest sobota. Kukuryku. No po co taką? No po co na włosy to kładziesz? Potem to będziesz jadła. Zobacz, co indyki robią, jak to ja. Dobra, idę to ogarniać i widzimy się. Kury. Kury wyszły tam. Kury? Mhm. Będziemy łączyć te stare indyki. Te stare indyki z tymi młodymi, z kurami, żeby wszystko razem już było. I mają na... Dobra, trzeba było iść nagrać ich trochę, jak się bawią. Może przez okno coś nagram. Dobra, idę sprzątać. Dobra, my robimy babeczki. Takie na dzisiaj można powiedzieć, bo do jutra nie dotrwają. Boże, wiem, zdanie mi wystaje znowu. Aj tam. Nie widać. Ale może wytrzymaj. Zobaczmy, 12 sztuk jest. Robimy babeczki, takie, te. Znalazłam w szafce, miałam. Ja podjadam. Laura robi. Ja jej naszykowałam wszystko, niech ona robi sobie tu Nie, nie jedz surowego, bo cię brzuch rozboli. I zrobimy te babeczki. A przez ten czas sobie naszykuję i zrobię ciasto na jutro, takie jabłecznik. Tym sposobem, co robiłam ostatnio na święta, jak jechałam, bo... Laura, jak, to nie jest piasek. Mieszaj to dokładnie. Takie mi dobre to ciasto wyszło. Na tradycyjnym, tym kruchym cieście, co kiedyś we vlogu pokazywałam, nie tym z herbatników, tylko na mące. Mąka, jajko, cukier, masło roztopione. Tam jest przepis na kanale. Tylko że wtedy dawałam jajka takie surowe. Jabłka surowe. A teraz te jabłka ostatnio sobie podsmażyłam na masełku na patelni i dałam...
Brudne mam. I o ubranie najlepiej myśleć, nie? A matka będzie prać. I wymieszałam, jak już tak się podsmażyły te jabłka na tym masełku. Już? Zaraz sprawdzę. Dałam trochę miodu. Wiosennego, mam akurat już napisane, wiosenny miód. Dałam miodu i tak się fajnie to wszystko skarmelizowało. I jako stygło na te kruche ciasto. No przepyszne. Wypuścisz kota, bo chcę iść na dwór? Już idziesz, już. Miał czy to ja już wiem, że chcę iść na dwór. Bo jadły teraz obiad i wiecie. W każdym bądź razie tak dobre wyszło, że się tak zajadali tym ciastem, że no, robię jeszcze raz. I właśnie sobie tak zrobię z miodem te jabłuszka. A, jeszcze dużo cynamonu do tego. Wychodzi superowe. Laura, ja Cię prosiłam, nie jedz tego, bo Ci brzuch rozwoli. Układaj tutaj. I tak, ostatnio sobie umyłam okna, była piękna, słoneczna pogoda i umyłam sobie okna tutaj na dole, po czym na drugi dzień przyszedł, słuchajcie, deszcz, ja dwa dni nie nagrywałam, więc wiecie, przyszedł deszcz i na tarasie miałam normalnie ścianę deszczu mokrą, okno mokre, bo tak akurat w tą stronę zacinało, że mi w okna. I mówię, no super, wczoraj byłam okna, a dzisiaj już będę miała smugi, ale naprawdę nie ma śladu po tym deszczu, że ten deszcz mi zapadł na te okna. Co mi się tak tutaj wszystko? Nie ma śladu. Więc super. I tak, i umyłam sobie te okna, zdjęłam firanki, te zasłony zdjęłam, no i miałam zamiar... To jest 12 sztuk? No nie jest 12, no oko widać, gdzieś są podwójnie, tu jest podwójnie. I powiem Wam, że przykładałam sobie te zasłony z tego materiału, z tej pościeli, co kupiłam w holu, Wam z lufa pokazywałam i miałam robić te zasłony z tego. Laura, poczekaj. No nie mogę się skupić. Miałam robić te zasłony z tego. Nie będę, nie zrobię z tej poszwy tych zasłon, bo ona nie pasuje ni w 5, ni w 10, ni w kokardkę, ni w ogóle, no nie pasuje po prostu mi tutaj. Ani tu mi nie pasuje pod szafki, ani słuchajcie, tym bardziej w okna mi nie pasuje. Może kolorystycznie pod kolor tych szafek to tak, to by było ok, ale nie pasuje mi generalnie do tej ściany, w tą, to jest tapeta, by ktoś nie wiedział. Nie pasuje mi właśnie do tego kształtu, do tego koloru, bo to w kwiatki to jest takie, tu ma złote obramówki, białe złote obramówki, taki plaster miodu jakby. Nie pasuje to totalnie, jak to ja to tak kawałek tutaj zaczepiłam, to wiecie co, nie, to no, tu bym musiała tą tapetę sobie, w ogóle ja tak będę zmieniała, bo jestem przed, no będę zmieniać, tak. Trochę metamorfozy będzie, ale to na wiosnę albo dopiero w lato, więc na pewno nie teraz w zimę. No i po prostu mi to nie pasuje, więc trzeba się wybrać i kupić coś innego w sklepie, w lumpie gdzieś. Chyba najbardziej na ten moment pasowałoby mi coś jednolitego. Bo gdyby nie właśnie ta tapeta w tą taką, te plastry miodu jakby, to by może i to wszystko mi tu pasowało. A tak to no nie pasuje, więc nie będzie, nie będzie. Ale poszwa mi zostaje, bo ona jest duża, to mi się ta poszwa przyda. Dobra, słuchajcie, bo wiecie co? Musiałam uchylić ten piekarnik, bo go nagrzałam, a zapomniałam, że tam miałam coś nieumytego i mi się trochę zadymiło, ale już umyłam i teraz wywietrzę to wszystko i będzie dobrze. W każdym bądź razie, no nie pasuje mi to. Pod te szafki tutaj też mi nie pasuje, bo no po prostu ani do podłogi to no też, ale generalnie no nie. Musi być coś innego. I wymyślałam sobie, że chyba kupię coś na lumpie, pojadę i kupię poszwę jakąś taką jednolitą. I chyba jednolita poszwa będzie najlepsza. Poszwa. Albo materiał. Słucham? Mogę nakładać? Ale już jest na równo 12. Policzyłaś? Poczekaj, dam Ci mniejszą łóżkę. I powiem Wam, że znaczy nie poszwę, tylko jakiś materiał kupić, żeby ze zasłony zrobić jednolite. I ta, nawet teraz nie będę wieszała tych, co mam, w te takie kwiatki. Bo nie po prostu, bo mi się nie chce, bo i tak będę wieszać nowe. W każdym bądź razie, tutaj jeszcze mam zmianę, mamy dorobiony blat, więc mam więcej miejsca i teraz mam taki blat w literkę
Uzrobiony, więc, bo tutaj nie miałam, po prostu miałam taką L, a teraz mam literkę uzrobione. Zobaczymy, czym się to sprawdzi. zrobiło się u. Tak, no takie U jakby jest i mam większe pole do popisu, więc to tam się też u nas przez weekend tutaj zmieniło. Jest dobrze i teraz Olabra może stać po drugiej stronie i gotować sobie, robić. No, więc tak. Jestem tu. No, a na wiosnę prawdopodobnie będą tutaj zmiany u mnie też, no albo na lato. Zobaczymy, czy mi się tam nic nie odwiedzi i jak to tam dalej będzie. W każdym bądź razie, no, metamorfozy z tymi firankami, jasłonami nie będzie. No, no, po prostu mi to nie pasuje. Słucham? To dobra, to po trochu nakładam, okej? Ale no, nie tak. Musisz mieć, wiesz co? To musisz sobie przesunąć, to postawić tu, żeby ci nie kapało. O, dobra. I Laura niech sobie tutaj nakłada. Ja jej teraz też trochę pomogę, tylko żeby ci tu nie pospadało, bo to się będzie potem kopciło w piecu, w piekarniku. A dasz mi jeszcze jedną łyżeczkę? Tak. No i tyle. No i tyle. I szkoda, bo podobały mi się te zasłony, znaczy ten materiał, żeby zrobić, wiecie, te firany z tego. No ale no nie w 5, po prostu nie w 10. Może jakiś inny wzór, inne kwiaty, jakieś takie właśnie coś i w innym kolorze by bardziej pasowało. No to mi po prostu nie pasuje, więc nawet nie zawieszałam nic. Co mi tu przychodzą jakieś powiadomienia? No więc tak. Co tam się dzieje? Trochę mi to wypływa. No, dobra, bo ja się już tak zamotałam, się tu zapatrzyłam i idziemy robić, i będę zaraz robiła to ciasto. Dobra, mam tą foremkę bułką, tartą i masełkiem wysmarowane, a tutaj mam te kruche ciasto. Dwie szklanki mąki, dwa jajka w całości, bo z białek nie będę robiła piany, bo mi się nie chce. Dwa jajka w całości, trochę masła rozpuszczonego, pół szklanki cukru i to wszystko, wiecie, wymieszane. Można dać trochę cukru pudru, można dać, nie, Boże, proszku do pieczenia. Można dać też jeszcze cukier waniliowy. Tak, wiecie, na oko oczywiście. Ja to. Te kruche ciasto jest superowe, a bardzo fajny przepis mam już na kanale, kiedyś wam pokazywałam. Tylko że z białek wtedy się ubija, z białek się pianę ubija i daje na górę. Też rewelacyjne. Ale to, co teraz tutaj, to jest po prostu takie, wiecie co, mega szybkie ciasto. I tak sobie wkładam i ubijam delikatnie, nie za dużo. A tutaj mam jabłka z miodem, z masełkiem, jeszcze gorące, ale już mam piekarnik rozgrzany. I wkładam sobie, takie są podsmażone, i z cynamonem. Czyli jest cynamon, jabłka, masełko. Nawet mogłam dać więcej, ale już. Dałam 5 jabłek, takich średnich. Spokojnie mogłabym dać więcej, żeby było grubiej, ale też jest dobrze. I na górę posypuję tym kruchym ciastem. Jak się upiecze, można dać cukier puder, ale niekoniecznie. Rewelacja, naprawdę. Kiedyś właśnie robiłam, że same te jabłka kładłam, wiecie, surowe takie. A teraz sobie je podsmażam na masełku z tym, z miodem. No, po prostu rewelacja. Rewelacja. Musicie sobie to spróbować. Znaczy, nie, znaczy musicie, nie musicie, bo ja was do niczego nie zmuszam. Oczywiście, jak macie chęć. Do piekarnika 180 stopni, 40 minut. Jak się zrumieni, to będzie gotowe. Więc tak, około 40 minut. Musi się zrumienić po prostu. No i ciasto już jest gotowe. Niech sobie już prawie ostygło. Z babeczek zostały 3. I kochani, tym akcentem dzisiaj się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia do jutra. Trzymajcie się, cześć!